Hubera. Dominik, jak się czujesz na obozie? Tak, w porządku. Wytrzeźwiałeś już? Ciężko było, ale w porządku, w porządku. Czyli normalnie, browary, wszystko jak na każdym obozie. Nie, nie, tu jest. Wątroba trzyma? Lepszy materiał. Słyszałem, że na ciebie teraz wołają Kodżak. Nie wiem. A co się stało z twoimi włosami? No spadły, nie? No ale jakiś powód musiał być. No chrzest. Miałeś chrzest na kadrze? No, a dzisiaj też będzie. No jak jeszcze to... poczekasz, to jeszcze brwi dziś zejdą. To dzisiaj ci brwi zejdą. No a i włosy. Ale też brwi. A kto cię golił? Smyku. Smyku cię golił? A Smyku widziałem, miał włosy. No bo on był już na kadrze. Aha, bo to był ten Smyku. No, Smyk cię ogolił? No, on był 2014. No i byłem na golił, nie? Widzę trochę, nabrałeś atletycznej sylwetki. Jak tam kilogramy zrzucone? No tak, pomału wszystko idzie w dobrym kierunku, nie? Przez te obozy też jakby to nam trochę pomaga w tym, nie? Wiadomo, to się za nie odpoczywa, nie? To się nie przyjechało na odpoczynek, tylko... A, ostra pompa! My jesteśmy w wywiadzie teraz. Jesteśmy, cały czas wszystko się nagrywa. Nie. No naprawdę. A ja myślę, że to zbierz najpierw taka pogadanka. Wszyscy się zobaczą. Prawdziwa twarz Dominika Kubery. Ja co? No i, i stracisz reputację u dziewczyn i co będzie? No, ale wstyd. Nie. Powiedz mi, Dominik, pokój z kim masz? No, ze Smyczkiem. Ze Smykiem? Ale go nie ma jeszcze. No, dopiero dojedzie. To na razie jestem sam. Łóżko... Oddzielne macie łóżka, czy pojedyncze? No, oddzielne. Podwójne, przepraszam. Oddzielne, oddzielne. Zajęłeś lepszą pozycję, tak? Czy lepszą? No... Dobra, to bliżej telewizora. Powiedz mi, jak tam śniadaniowe menu dla ciebie? Dla mnie wszystko dobrze. No. A co na śniadanie? Jakoś... Siadę na śniadanie, jakąś jajecznicę, później jakąś tam tosta sobie zrobiłem, no i tam trochę, wiadomo, tam wszystkich tam było po trochę i tyle. Nie jestem jakoś specjalnie wybredny w jedzeniu. Wiem to, co jest, to, co mi smakuje. A teraz już czekasz na obiad, co? Po treningu porannym. Troszkę głód już daje się we znaki, no ale jeszcze mamy trochę czasu. Tak tu posiedzimy, pogadamy ze wszystkim i jakoś ten czas leci. A jak dzisiaj było w terenie? Ostro? Paweł Barszowski dał wam w kość? No tak, można powiedzieć, że pod górkę ciężko się szło, a z górki lekko. No, co robić, ale... A teoretycznie z górki też mogło być ciężko, bo lód jest. Oblecone miejscami było. Miejscami to, jak szliśmy z trenerem i z Peterem, Kildemandem, to były gwiazdy tańczą na lodzie, bo ten idzie, się wywalił, patrzy na tego, ten się śmieje, a zaraz ten leciał, więc... Śmiesznie, bo myślę, że fajna, fajna taka inicjatywa. Dzięki. Really make big progress with it, so yeah, I'm really satisfied with it, to be fair. And I feel like I'm going to be ready when the season is going to be starting, because I feel like ready. I feel like a good race right now, but of course, a couple of more months are going to make the leg much more stable, so that's great. I mean, it's really good, and I think like it's good we have this camp and, you know, get a bit closer together. And I think like he do a huge job to try to get the guys together, and hopefully we can make it team spirit a little bit better than it was last year, and hopefully we can do better. Of course, my shape is not where I want to be, but again, 2 months till the season starts, but again, this is not bad at all. I have trained all I couldn't without the legs, so the shape is still okay. 2 more months and I'm making big progress right now, like I said before, so it's going the right way, and I'm going to be 100% ready when the season is going to be starting. Okay, thanks. Thank you. Grzegorz, tak, Grzegorz, za tobą już trening kadry w Szklarskiej Porębie. Tutaj od wczoraj zaczęliście zgrupowanie swoją Unią Leszno. Nie jesteś zmęczony po tym tygodniu? Dla mnie to już jest trzeci obóz, więc tej pracy w styczniu trochę już za mną, ale ten styczeń musi być taki intensywny, żeby zbierać te żniwa w sezonie, no to jak się ten okres prześpi, no to później są również tego efekty w sezonie, więc ja się cieszę. Im więcej takich właśnie obozów, no to to fajnie, jeżeli to jest oczywiście z głową zorganizowane, bo jakby nie ma czasu, żeby ten styczeń jakby przeleciał, jakby tracąc ten czas, więc a póki co jest fajnie. A tak fizycznie, od tej strony fizycznej patrząc, czujesz jakieś zmęczenie, czy ty w miarę szybko regenerujesz swój organizm do kolejnej dawki ćwiczeń? No i ja, jeśli patrząc na te badania, które wykonaliśmy razem z Balonem przed przygotowaniami do sezonu, no to ten mój organizm jest dosyć wydolny i jakby szybko się regeneruje, więc... Ale też trudno się dziwić, no jak się tyle lat trenuje, przygotowuje, no to jakby... No,
chyba też tak jakkolwiek rzeczy. Bo wspomniałeś, że byłeś już na dwóch obozach, tak, jeżeli dobrze pamiętam, dwóch obozach. One się różnią zakresem ćwiczeń, na każdym to coś innego było, czy to w miarę jest schemat podobny? No, znaczy każdy obóz jakby rządzi się swoimi prawami. Jeden schemat ćwiczeń, każdy ten ma indywidualnie inaczej przystosowany, ale z każdego można coś wyciągnąć pozytywnego, więc jakby nie ma tej monotonii, każde ćwiczenie, które wykonujemy, może nie jest to systematyczne, no bo jakby tydzień z tym, tydzień z tym i tydzień z tym, jakby to posklejać do kupy jakiś efekt da, ale no właśnie to jest pytanie, czy jakby to prowadzi, jak ja bym to prowadził, czy nie miałoby to jakby większego sensu, ale no jakby w naszym sporcie no jakby trudno o to, żeby jeden trener nas prowadził, bo jednak jesteśmy z różnych miejsc zamieszkania i też są chłopacy z zagranicy, więc trudno jakby to zrobić do kupy i każdy przez to przygotowuje się indywidualnie, a czas, który mamy na tych obozach, no to w zasadzie nie powinien dobra, pchniecie, nie? No, nie. A ty osobiście wolisz treningi bardziej kondycyjne, czy bardziej te wytrzymałościowe? Na które znaczy, chętnie idziesz? Na które chętnie idziesz? O, przy jednych i przy drugich można się dosyć mocno upocić, więc jeden i drugi trening jest nam potrzebny, więc a często one się łączą poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, że jest i w tym właśnie wytrzymałości i kondycja. No ja jestem chyba bardziej skłonny ku tym treningom kondycyjnym, bo jakby lepiej mój organizm na nie reaguje, a sama wytrzymałość, no to już jest taka trochę katorga i jazda na maksymalnych obrotach, to jest mega męczące. A dzisiaj w terenie jak ty czułeś się? Ja bardzo dobrze. Dzisiejszy trening był naprawdę taki pod względem zmęczenia optymalny. To jest jakby pierwszy trening dla nas i od tego jakby zaczynamy ten obóz, ale wiem sam po sobie, że im więcej w kogoś, to jakby to nie daje też wymiernych efektów w trakcie. Ten wysiłek musi być z głową na takim tętnie optymalnym. Dzisiaj nam się udało to zrobić i każdy z nas wrócił. Tak naprawdę porównywaliśmy swoje tutaj osiągi na zegarkach. Wiem, że zegarki są bardzo popularne tak, u Was. Wszyscy chodzą zegarek tutaj tyle. Tak, kontrolujemy się, zegarek nas zachęca tutaj do działań, do treningów i nas motywuje często, a też jakby mamy na tyle, kiedy wykonujemy ten sam, jakby te same obciążenia i ten sam wysiłek, no to jakby mamy jakby przekrój informacji, kto w jakiej można powiedzieć, no w formie takiej wydolnościowej jest i no zgubiłem kontekst. Ale to na tle zawodników innych, jak porównujecie, to wygląda w miarę podobnie? Te wasze aktywności? No każdy jest na innym etapie jakby przygotowań i różnie to wygląda i ale to jak ktoś ma na przykład słabiej, to nie jest powiedziane, że gorzej. No to nie jest wykładnik do tego i gwarancja sukcesów osiąganych w sezonie. To nam może pomóc, ale to jest bardziej, chodzi o to, żeby zbudować tą pewność w głowie poprzez to, co się robi, jak się angażuje i na ile się wkłada siebie do przygotowania, wtedy jest jakby to łatwiej sobie poradzić tak mentalnie w trakcie sezonu. Bo też pewnie każdy organizm inaczej reaguje na konkretny trening i to też nie ma przełożenia, że jednemu zawodnikowi może się to sprawdzić, a drugiemu może na przykład zaszkodzić, bo organizm reguluje się wolniej i dokładnie efekty są inne niż w ciągłości. No, wracając właśnie do tego, co chciałem powiedzieć, to chodziło o to, że właśnie, że ten wysiłek musi być optymalny taki dla każdego z nas, że nie może być takim zajazdem po prostu, po którym jesteśmy, wracamy zajechani, do tego dochodzi następny trening wieczorem i znowu jest coś ostrego, kolejny dzień i wychodzi na koniec końców tak, że już wracamy pochorowani, zajechani, a efekt jest taki, że w marcu chodzimy ospali i lepiej być troszeczkę niedotrenowanym, niżeli przetrenowanym. To jest właśnie to. A najlepiej być w tej optymalnej poziomie. Dzięki.